Ale gówno! Przed wami szyderczy skrót filmu o grupie kobiet wplątanych w niebezpieczny i chory świat. Vega Universe. Najpierw ty potem na odwrót. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba. Nigdy nie będzie wam potrzebny botox. A teraz zgłosimy się na komendę. No! God, please, no! Gdzieś w Królestwie Niebieskich komendant cieszy dupę z biletu na finał mundialu w Rosji, ale okazuje się, że Konarska robi go w policjanta, bo to tylko podpucha, którą sama narysowała w pęcie. A jej genialnym planem jest rozesłanie takich zaproszeń do wszystkich poszukiwanych Sebiksów, żeby zwabić ich w jedno miejsce i aresztować. Bo to jest właśnie dokładnie takie proste. Komendant ochoczo daje zielone światło na rozpoczęcie tej misji. Wypierdalaj. Więc Iza od razu przystępuje do akcji i już w kolejnym ujęciu wszyscy przestępcy grzecznie czekają na stołówce. Bo żaden z nich nie sprawdził dokładnie biletu, żaden żadnego nie kojarzy i nie widzą nic podejrzanego w tym, że bilety dostało tylko 20 sebiksów. Ten film obraża polskich przestępców. Konarska ma ich jak na dłoni, więc od razu zgłasza to bazie, ale chce mieć też pewność, że to spierdoli, więc sama do nich lezie, żeby dać się rozpoznać. Panowie, przez to kurwisko z policji! Dla odwrócenia uwagi zdejmuje bociana i zaczyna uciekać w świetnie dobranych na tę okazję szpilkach. A stado mordeczek, wiedząc już, że to zasadzka, oczywiście biegnie za nią zamiast uciekać. Bo bycie przetrwelonym w więzieniu jest o wiele fajniejsze niż wolność. Zgodnie ze swoim genialnym planem nie ma gdzie uciec, ale na miejscu oczywiście pojawia się kawaleria i kończy tegoroczny Sebikon. A komendant jest tak w niebo wzięty całą akcją, że z miejsca daje jej urlop. Na zawsze. Wypierdalaj. Zanim jednak ma okazję wykorzystać dni wolne od wypierdalania, dzwoni do niej Habior z ofertą pracy w ABW jako tajniak. Bo przy zagraniu z biletami tak doskonale poszło jej ukrywanie swojej tożsamości. I w ciągu pół minuty zgadza się na współpracę, po czym zostawia swoją rodzinę, którą mamy kompletnie w dupie i zaczyna się inspirujący montaż. Bawią się w chowanego, sprawdzają, kto wygląda lepiej jako zakupy, razem nurkują, a nawet zdradzają sobie największe sekrety. Mój syn Bartek. I tak mamy go w dupie. Iza świetnie radzi sobie w zabawach integracyjnych, więc Habior pokazuje jej Lindę na stopklatce z filmu, który właśnie oglądamy. I daje jej zadanie zbliżenia się do jednej z jego prawych rąk, żeby rozbić szlak przemytu narkołyków. Tymczasem do świadomości pana Lindy dociera właśnie informacja, w jakim gra gównie. Co się dzieje? Wszystko dobrze? No, kredyty same się nie spłacą. Trwa właśnie jego impreza urodzinowa, gdzie prezentem ma być występ Kasi Cerekwickiej. Jako starej szmaty potrzebnej tylko do wytarcia ryja żałosnym dowcipasem. Ale o co chodzi? O tę starą zdzirę! Tylko nie starą. Albo pan uspokoi córkę, albo za chwilę ja to zrobię. Dobra, wypierdalaj, szmat. Czy można dać się bardziej poniżyć w gościnnym występie? Zobacz, kto jest za nami. Kurwa, ta ciota od pogody. O, najwyraźniej można. Po tym, jak Oświęcimski robi z jakimś innym przedmiotem to, co Vega robi swoim widzom. Na końca. Przyłazi do żony i wyznaje jej miłość. Tylko ciebie kocham. Ja mu wierzę. Piękne panie, drodzy panowie... O nie, kurwa, to już przegięcie. Cała sala zaczyna śpiewać Padrinowi 100 lat, ale jest pierdolonym chamem, więc im przerywa i każe słuchać swojej umysłowo chorej córci, która wchodzi na zagrażające życiu poziomy żenady. Happy birthday to you, happy birthday to you, to you. Słyszycie? Ale co? Właśnie, nic. O! Za dwa dni rozprawa jednej z prawych rąk Padrino, a konfident jeszcze zipie w pudle, więc po kolejnym ruchaniu widzów w dupsko, cieniu wlewa jego świni płynne szkło do baku, które jak wszyscy wiemy może powodować spontaniczne nakurwianie fikołków na prostej drodze. To był właśnie jeden z tych przypadków. Wbijają do jej chaty z widokiem na cele konferansjera, którego nawołują i zdejmują, więc ze względu na brak świadków żywy wychodzi z pierdla i od razu wchodzi w dupę milimetra. Bo najlepsi przyjaciele dzielą się wszystkim. Wieczorem wbijają do klubu ze striptizem i kiłą, gdzie żywy tańczy zdecydowanie lepiej niż pracujące tam labadziary, w jedną z których decymetr wchodzi czym może. Oko. W
Wtedy na scenie pojawia się nagle Konarska i pokazuje, czego nauczyła się w szkole. Uiii, podłoga to lawa! Zawsze wydawało mi się, że takie rzeczy potrafią laski, które nie uczą się w szkole. Cieniu od razu się zakochuje i to tak bardzo, że nawet odrzuca subtelną propozycję znajomej dupokrętki. Chodź, zatańczę dla ciebie. Kurwa, nie dotykaj mnie. Chodź, ubijem razem masło. W czasie, gdy Iza czaruje go na prywatnym pokazie magii... Hokus pokus. Pan informatyk hackeringuje jego Lambo, a gdy nie chce odpalić, Iza magicznie go naprawia i lecą prosto do jego dziupli, gdzie przystawia sobie do skroni pistolet. Bo najwyraźniej nie słyszał, co się odjebało na planie gównoprodukcji z Iwanem McGregorem. Jadą w ślimaka i nastaje ranek, a szukając ręcznika, przypadkiem trafia na jego artylerię i dotyka kałacha, więc gdy pojawiają się jego funfle, jadą na pole, żeby ją sprzątnąć, ale odbiera im broń i proponuje napad na jubilera, żeby mieli na nią haka. Co? Jest 11 listopada, więc w centrum handlowym stacjonuje tylko jeden cieć, który ignoruje huk rozbijanych gablot i wodospad z dziury w suficie. Gdyby mi płacili 6 zł za godzinę, też bym to olał. Akcja oczywiście jest ogromnym sukcesem, a kolejnego dnia w domu cienia oglądamy fragment dokumentu Papryk Vegeta Geneza. Klaudia jest pozytywna. Chuj mnie to obchodzi. Jak to pozytywna? Sero, dymała się hurtowo i dostała HIV-a. A, to dlatego każda postać w jego filmie jest ograniczonym umysłowo sybiksem albo drącą mordę labadziarom. Dzieciństwo kształtuje nas wszystkich. Chłopaki robią napad na konwój z PESO pod galerią handlową, a gdy się rozdzielają, żywy zwąchuje się ze szparą milimetra i po wysadzeniu Passerati sprzedaje swoich kumpli. Bo myślenie kutasem to zawsze najlepsza długoterminowa strategia. Tymczasem córcia Padrino przegina z melanżem, więc karki ją zawijają, mimo że nie potrzebuje wiele od życia. Ale ja nie chcę do domu, ja chcę się jebać. Wow, nawet dziwka ugryzłaby się w język. Rudy, z którym wciągała kredę, jest rudy, więc organizują mu wypadek, a podczas nieobecności cienia jego synem i tlenionym pustakiem zajmuje się niania, którą gra Agnieszka Dygant. Łapiecie? Pewnie nie, więc ja wytłumaczę. Na kanale TVN w latach 2005-2009 emitowany był serial. Pamiętacie tamtą labadziarę z 365 dni gówna? To pomnóżcie ją razy 8 i otrzymacie tą arcylabadziarę. Do spa! Nie istnieje rodzaj postaci, której nienawidziłbym bardziej. Ale nie zgadniecie. Na Filmwebie ta rola też ma najwyższą ocenę. Jak? Zabij mnie. Nie ma problemu, daj mi tylko klamkę. Ktoś mnie później przetrwali w więzieniu, ale będzie warto. Będzie warto. Cieniu nie zostawił jej żadnej kasy, więc jadą pod więzienie robić oborę i rozbierać się z każdym wydarciem mordy. A w kolejnej scenie od tak pojawia się Niedziela, który też dopiero co siedział. Ale to już zamierzchłe czasy. Przekazuje jej tutorial od cienia, jak upłynnić amfę w Szwecji, po czym rozbija świnię i zabiera dla niego gotówkę, ale później zawraca, bo ameba potrzebuje tej kasy, a on chce wsadzić kutasa w cokolwiek. Musiałaś mu dawać dupy, mogłaś użyć głowy. Loda też zrobiłam. Zaczynam powoli tęsknić za kabaretami na dwójce. Wynoszą towar z mieszkania, ale nie wiedzą, że są obserwowane przez Konarską i Habiora, więc arcylabadziara wpada, ale okazuje się, że w torbach ma brudne gacie, a towar zwinęła niania. Bo ją śledzili tylko przy wejściu, jak prawdziwi profesjonaliści. Pakują towar w opony i uderzają do konsula w Szwecji, który nie łapie hasła z instrukcji, ale jedno słowo w uniwersum Vegety łapią wszyscy. A gdzie jest łazienka? W dupie, kurwa. Kurwa? Zabijcie się, kurwa. Plany się zmieniają i przemycają dragi pociągiem do Kopenhagi, a w takim miejscu można zadawać sobie tylko jedno pytanie. A jacy oni są tam, no wiesz, na dole? Jeśli jest się pozbawionym mózgu, kurwisz, dostają kasy i wracają do Polski, ale od razu zgarnia ją Padrino, który później spełnia jedno z naszych największych marzeń. Skąd to, kurwa, masz? Z dupy jebany bandyto. Zastrzel mnie, cwel, chuju złamany, pedale. Od razu jakoś lżej na serduszku. Julietta trafia na terapię odwykową, a Konarska pod nakrywką terapeutki przekonuje ją do prywatnej terapii, gdy jej starego odwiedza niania z propozycją zastąpienia cienia, ale ją wyśmiewa, więc po męsku atakuje jego chama od tyłu i od razu dostaje to stanowisko. Bo jak wszyscy wiemy, gangsterzy zawsze chodzą tyłem. Ham Padrino zapoznaje ją z narkołyko biznesem, czytając instrukcję z kartki z taką charyzmą, że się zesracie.
Co tydzień otwierasz nową fabrykę amfetaminy. Dzięki temu psy nigdy cię nie namierzą. Znajdź stare gospodarstwo pod wynajem. Nie, ja słucham. Mów. Konarska jako terapeutka wbija na chatę Padrino i zostawia podsłuch, na którym później niania sama się obciąża, ale Habiory nalega, żeby to olać, wyraźnie coś kombinując. Więc i tak przyczepia jej nadajnik GPS, podczas gdy Żywy i Siekiera balują w Hiszpanii, ale ich cinksia się rozkracza i trafiają do Dziupli, gdzie Żywy też chce się rozkraczyć, pod warunkiem, że wypuszczą jego dupę na jedną idiotyczną scenę akcji. Jedzie zakopać ich torbę z kasą, ale wie, że cierp jest podstawiony, a w torbie jest nadajnik, więc powoduje kraksę, do której średnio co minutę dołącza kolejny kierowca, bo najwyraźniej wszyscy zasnęli 3 km wcześniej. Po rozpłynięciu się w montażu wraca na komisariat i zostają objęci programem ochrony konfidentów, a Padrino zostaje zawinięty ze swojej willi, podczas gdy nasza ukochana ameba trafia do wariatkowa, gdzie powinna trafić już dawno za bycie sobą. Ale niania dokłada co może, żeby straciła prawa do syna, bo chce zostać wspaniałą mamą i największą producentką amfy na rynek skandynawski. Czy to nie urocze? Przez dochodzenie konarskie jej ładunek jednak wpada i ma rano wjazd na chatę, ale dzięki użyciu bitej śmietany jest uznana za warzywo i sprawa zostaje natychmiast umorzona, po czym od razu odżywa i wraca do fabryki. Widzicie, jakie to proste, kiedy to wy piszecie scenariusz? Wieczorem jednak odwiedza ją konkurencja, która z jej łba robi parking, po czym wyskakuje z Habiorem na gokarty i dogadują się, że on załatwi jej opiekę nad gówniakiem, a ona weźmie od niego karabin. To oni są małżeństwem? Konarska odkrywa, że sam zarabia na narkołykach i zostaje wykolegowana z roboty, więc spotyka się z cieniem i o wszystkim mu mówi, twierdząc, że niczego się nie domyśli, bo naprawdę się w nim zakochała. Ach, na pewno. Po dwóch dniach, kurwa. Wie, gdzie trzymają Żywego, który ich wsadził, więc proponuje go sprzątnąć, ale cieniu wali focha i odpowiada tylko, żeby pogadała z chamem Padrina, który najwyraźniej nie zainteresował policji przy zatrzymaniu i zakrada się z nim przez siatkę 2 metry od Siekiery, która oczy ma chyba w dupie i pseudo Żywego staje się nieaktualne, bo zdycha. Niania tymczasem zwabia kasztanów z konkurencji pod pretekstem oddania kasy z amfy i powtórzenia ostatnich igraszek, na co ci debile się łapią. A jak na film Wegety przystało, muszą sobie zrobić laskę i później odciąć girę. Ale nie to jest najgorsze. Chwilę później Julia znowu zaczyna śpiewać. Happy birthday to you. Proszę, przestań! Straszne! Na szczęście chwilę później przedawkowuje i zdycha na przystanku jak ostatni menel. Happy birthday to you! Bardzo dobrze. Niania odbiera amebę z ośrodka, ale w drodze do syna podrzuca jej amfę i nasyła na nią policję, która ma w dupie to, że ewidentnie czeka na kierowcę i na pewno jest tu monitoring. Ale żadne błędy logiczne nie powstrzymają niani przed zdobyciem tych upragnionych, gównianych laurek na Dzień Matki. Najwyraźniej ma też chrapkę na gówniane laurki na Dzień Ojca, bo gdy cieniu wychodzi z pierdla, dosypuje mu trucizny do drina i chwilę później zdycha na randce z Konarską. A myślałem, że moje randki się kiepsko kończą. A nie, one się nawet nie zaczynają! Niania spotyka się z Kacperkiem pod warszawską wyciskarką do cytryn i każe zwołać żoliborską radę statystów, której pokazuje, co zostało z ich szefów, delikatnie sugerując zmianę zarządu. A gdy centymetr wraca do domu, w katalogu z Ikei znajduje poszlakę, która prowadzi go do Maroko, gdzie czeka na niego siekierę Zada i mała niespodzianka. No ja bym dał maksymalnie 2 gwiazdki za taki wypoczynek. Niania dostaje upragnione prawa do gówniaka, a na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko niani wpada Konarska. Świetnie! W kolejnej części tego ścierwa już całkiem mi się pojebie, kto jest kim. I to był właśnie szyderczy skrót Kobiet Mafii, który jest skrótem serialu. Jeśli się dobrze bawiliście, zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie w komentarzach, za co najbardziej kochacie, / nienawidzicie filmów Wegety. A już niedługo, po moim samobójstwie, kolejny odcinek, więc do zobaczenia!